Cześć wszystkim, tutaj Eddie Man z kanału Retro Swetro. Dzisiaj zagramy we Front Mission w misję 24. Ostatnim razem udało nam się z Vanzera Driscolla przejąć jego komputer, w którym została zaimplementowana nasza narzeczona Karen. Co dalej się z nią stanie? Zobaczmy, może dowiemy się o tym w tym właśnie odcinku. Okej, po wygranej bitwie udajmy się w to miejsce. Jest to baza handlu bronią. Kim jesteście? Najemnikami PMO. Jesteśmy w trakcie ściśle tajnej misji. Możesz nam pokazać broń, jaką macie? Dobrze, nie ma sprawy. W końcu jestem handlarzem bronią. Okej, zobaczmy, co handlarz ma nam do sprzedania. Weźmy sobie... A może części, może ma jakieś części jeszcze oprócz broni, ciekawe. O, proszę. Dobrze, że wszedłem. Ale czad. O, a to? 4 plus 36 plus 20. 2 plus 48 plus 20. Aha, czyli to jest defend 2. To jest defend 4, a tu mamy HP 36, HP 48. O, chyba HP 48 tutaj przeważy. Chociaż tutaj waga nam dochodzi większa, ale mamy dużo, duży nadmiar. No dobra, no to kupujemy ten korpus. Tiran z rosyjskiego. Niech będzie korpus Tiran. Czyli pewnie... Nie wiem, może Tiran? Okej, okay, i rączka lewa oczywiście. O. Ta rączka ma już jakąś spluwę, czyli nie będę mógł tej mojej używać. I to mi się nie podoba. O, ta jest lepsza chyba Zelia, ale jaka waga? Plus 12, aha, tu plus 10. Dobrze, co mamy tutaj? 2, 0, 10, aha, i tu mamy weapon Tiran MG, ATEP 4 razy 25, hit 99. Ja chyba weapon sobie nie zmienię, akurat w tym przypadku. Także zostawimy sobie tutaj Zelię. Bo tutaj co jeszcze mamy? 2,48, ale tu waga jaka duża. Okej, Zelia. Ręka prawa, oj, tu się będzie działo. Też Zelia oczywiście. Bo tutaj chcemy mieć... Okej, to co mamy? Dobra, nogi. Move plus 2. No, nieźle. Tutaj plus 24. Dobra, bierzemy to. Ale trzeba. Okej, komputer. Okej, fight short long. Fight agility. A tutaj mamy rozłożony. 2-2-2-2. No to chyba weźmiemy ten rozłożony. A, tutaj mamy ręczną broń. I longa mamy na plecak. O, świetnie. Jeszcze engine mamy. Plus 10. Pięknie. Okej, okay, a zobaczmy broń. Ręka. Nie, ramię zobaczmy sobie. Czy mamy jakąś lepszą rakietę? Nie, lepszych rakiet nie mamy. Także jeśli chodzi o. A zobaczmy. Aha, tu mamy tylko te dwie rakiety. Nie, to nam nic nie daje. To nam nic nie daje. Ręka lewa. Zobaczmy, czy będzie miał jakieś ręczne bronie fajne. A nie, to jest short, tak. Czyli spluw minus 53. Dobra. Ręcz minus 3. Ręcz plus 2. O, to jest dobre. Plus 8, plus 1, plus 2, plus 4. O, wow, 40.
I to jest wręcz 1,6. Oj, biorę to. To mi się podoba na maksa. Aha, ręka prawa, tutaj nic nie będziemy mieć, bo tutaj nie mamy żadnej ręcznej broni. Okej. O, super. No to trochę tutaj będziemy mieli pracy. Najpierw części i weźmy sobie, zacznijmy od plecaka. Tak, weźmy sobie komputer. Ten zrównoważony ten pierwszy. Korpus. Tyrian. Waga minus 10. Proszę. Piękna sprawa. Engine plus 120. Bierzemy. Ręka lewa. I tu moglibyśmy dać tą rękę Tyrian. Z tą spluwą. Tak mi się wydaje, że będzie lepiej. Tak, mamy tutaj spluwę w takim razie. Tyrian MG, czyli Machine Gun, podejrzewam. A ręka prawa, zobaczmy. To nie jest to samo. Co? Aha, ręka prawa, okej, okay, co ja robię? Ręka, oczywiście. Dobra. A nie. Anuluj. Nie. Ojej, zdemontował mi. Ręka prawa Zelia. Bo chcę zachować sobie ten... O, cyrkula. Dobrze, świetnie. Nogi. Nogi Tyrion. Stwierdziliśmy, że są najlepsze. Tylko waga plus 30. Aż, ale nadal mamy cały czas tutaj WP 81. Dobra, komputer chyba już wymieniliśmy. Tak, plecak też. No to co, broń. Broń, ręka prawa, Sakata, co ty tam masz? Cirkulara. No. Nie, tutaj jeśli chodzi o rękę prawą, to chyba nie zmienimy. Tak zostanie, jak miał tego cirkulara. On był dosyć dobry. Gdzie tutaj? Same minusy. Tutaj tylko plus 9, ale minus 4 do hita mamy, więc... I bistrzy, więc ten cirkular był całkiem okej. Okay. Dobra, Sakata zostaje, bierzemy Freda. I znowu, części, plecaczek, tak jest, komputer. Mhm. I weźmy sobie korpus. Co on tutaj ma? O, w lewym ręku też nic nie ma, czyli możemy wziąć korpus Tyrian. Ręka lewa weźmy sobie tę Tyrian, dokładnie tak. Ręka prawa weźmy sobie tę Zelię. Żebyśmy mogli sobie tąfę zostawić w ręku. Nogi Tyrian. I to wszystko. Dobra. Yang. Będzie chyba podobny jak z Fredem. Widzę, podobny jest chyba... chyba jest podobny... weźmy sobie komputer. Plecak. I jedziemy korpus. Świetny jest ten Tyrian. Jeśli chodzi o ręce, dobra, w lewym ręku mamy fight, konfa. Dobra, niech będzie ta konfa. A w ręce prawej, właśnie, ja nie wiem, czy przejdźmy sobie do broni. Czy ja mu tej ręki prawej nie wymienię, bo to jest chyba ta, to był chyba ten Blackstar. Bodajże tak się nazywał. A ja bym chciał jednak coś innego. Tamta spluwa mi wyjątkowo jakoś nie podpasiła. O, mistrzy. No podoba mi się ta spluwa, bo ona ma range plus 5. Czyli taka, no prawie że wyrzutnia rakiet. Ale
drugiej strony fight to mam lepszy. Dobra, weźmy sobie chyba tego Ibisa. Nieźle wygląda. Okej, okay, Ibis 3 mi się podoba. Zobaczymy. Czyli rękę prawą zmienimy na Zerię. Paul, Paul. Co ty nam masz, Paul? Część plecaczek. Thank you. Korpus. Tiran. No, Tiran, tylko Tiran. Ręka lewa. To weźmiemy Zerię. I rękę prawą też weźmiemy Zerię. No i nogi. Zmieniamy ci nogi, bo te twoje nogi były mało. Engine minus 20. Ale one były gorsze. Nie, po płaskim terenie mogły się tylko poruszać. Tak, w miarę płaskim. Broni nie zmienimy. Zostawimy w prawej łapie. Nie, zaraz. Ręka prawa. Zmienimy na tą oczywiście. Tak jest. Dobra. Hans. I jego... O, Hans ma tutaj na granicy wszystko, jeśli chodzi o WP. Teraz to zmienimy. Korpus. Super jest ten korpus. I teraz tak, ręka lewa. Ja mu dam spróbę. Dobra. A rękę prawą damy mu tą Zelię, żeby zachował to co ma, a w ręce lewej ma tą budowaną spluwę i nogi Tiran oczywiście. No miał odciął. Dobra, Grigorio. Części. No to dobra, dawaj ten korpus. Zacznijmy tego korpusu już. W lewym ręku... Nie, Grigorio, zróbmy tak. Ja tobie dam już... Tak, spluwę. Tak. Ręka prawa zostawiamy oczywiście. Tobie Handroda. Nogi zmieniamy na te nóżki. Tak, zauważamy. Tutaj rozwój. Dobra. Maury na końcu. Weźmy sobie, bo ojku, mam nadzieję, że mi kasa starczy, bo jak nie, to będę musiał tam posprzedawać. A nie wiem, czy jestem tutaj w stanie sprzedać. Chyba tak, w sklepie właśnie. Okay, ale super, ma te monitorki dwa jak oczy. Ręka lewa może być ta. A ręka prawa damy mu Zelię. Nogi oczywiście te. Komputer ten. I plecak skłalo. Broń. Ręka prawa zmieniamy na Boa. 40. Zobaczymy, jak się będzie sprawować. Alder. Korpus. Czar. Ręka lewa Zelia. Ręka prawa Zelia. Nóżki, koleżko. Tiran. Komputer i plecak. Okej, ile mam kasy? 12 tysięcy. No to jeszcze Bobiego na pewno uda mi się wyposażyć. Korpusik.
Ręka lewa. Ręka prawa. Nóżki. No, bardzo ten. Bardzo dobrze, że tutaj się udaliśmy, bo naprawdę nieźle się tutaj można wyposażyć. Bobby jeszcze broń oczywiście. Ręka prawa, weź sobie koleżko. Dobra. Nie, 3000. Wychodzimy i sprzedajemy to, co jest nam niepotrzebne. Mogą być części korpus. Raz, dwa, 13. Chodzi od razu. Sprzedajemy pewnie wszystko, nie potrzebujemy. A orka? Nie wiem, co to jest. Nic nam się tutaj raczej nie przyda. Teraz ten fagot. Nóżki. Komputer. Plecaki. Co z bronią? Ramię, co my tutaj mamy? Dekretów. Slay, dwa White Ghosts, Ceresy zostawimy, Donkey. Gretty zostawimy, nie wiadomo, czy to się przyda jeszcze. Jeśli chodzi o rękę... O, mam jednego Banisza. No dobra, no to możemy sprzedać. Konfę zostawmy i Ibisa dwójkę możemy sprzedać, weźmiemy trójkę. No, Blackstar mi się nie spodobał. Slab staje. Rym 4 sprzedamy. Nostro 3, nie znam, chociaż 2, zostawmy sobie 4, no. Iguity, Circular niech zostanie, Grave, Iguity, Hexafire, Thunderbolt zostaje, B11, Winnie, to było dobre, B11, a to mamy, dobra. Ok, wychodzimy i ustaw. Wracamy, mamy 104 000, poszło. Dobrze, świetnie. Dobra, weźmy sobie Bobby już ustawiony. Chyba tak. Tak, Bobby jest ustawiony. Porunga. Ustawmy porungę. Porunga ma tutaj handlowa w lewym ręku. Fajnie wyglądają te. Ten dobrze wygląda. Taka kratka od góry. Muszę się napić kawy, oczywiście zbożowej. Fenomenalna. No dobra. Oczywiście Tiran. Ręka lewa Zelia. Ręka prawa Tiran, bo mamy zbudowaną spływę. Nóżki też Tiran. Komputerek. I plecak. Squalo. No, to by było na tyle, jeśli chodzi o porungę. Gens. Więc ciebie też trzeba tutaj ładnie wyposażyć. Lewa ręka Zelia. Prawa ręka, a ty masz ten Tirana weźmy. Okej, nogi, Tiran, komputer i plecak.
Dobra, została nam się jeszcze ta... Maury, Maury. Ja ją wyposażymy. Kto wie, może się przydać jeszcze. Ręka lewa damy jej zelie. Prawa to samo. Nogi... Kiran. I komputer. Dobra, ja sobie jeszcze od gościa kupię tą spluwę. W razie czego. Gdyby się okazała lepsza od tych Thunderboltów, które mam, to ja sobie wezmę i tak, kupię od niego... Aha, akcesoria. Akcesoria, no to dalej. 3, 4, 5... 8, 20, powiedzmy. SP. Co tam jeszcze? L nie będzie, chociaż tyle SP. Okej. Porozmawiamy z nim. Nie wiem, czy to z powodu końca wojny, ale ostatnio jest popyt na dobrą broń. Dobra, jeszcze kupimy tą spluwę. Broń. Ręka. Mnie interesuje Boa 40. Tak, bo nie wiem, czy dostanę. Jest 10 tych Boa. Niech będzie. Nie wiem, czy później go dostanę gdzie indziej. Dobra, wychodzimy. Wanzery nadchodzą. Okay. Wrogowie? Jakbyśmy mieli sojuszników. Musimy atakować. Co się dzieje do cholery? Ten handlarz wygląda jak jakiś hippie, a nie jak handlarz bronią. Lepiej znikajcie stąd. Jesteśmy terrorystami. Będzie się działo. Okej, okay, czyli co? Wychodzimy. I... walczymy. Aha. Są tutaj! Tak. To oni zniszczyli jednostkę Driscolla. Nie pozwól im jeszcze raz uciec, Natalie. Tak, pułkowniku. Hej, Kate! Jesteś tego pewien? Przyszedłeś tu jak ja, bo nie lubisz pracy, która nie daje pieniędzy. Prawda? Tak, ale... Zamknij się więc! Jest konflikt między kumplami. Możemy wybrać tylko 8 maszyn. 8 maszyn, słuchajcie. Greg, Hans, Paul, Young. Jeszcze 3. Alder, Jehin. Jeszcze jedna. To weźmy tego Genza. Zobaczymy. Zgoda! Tutaj armia pokojowa. Proszę wysiąść z wanzerów i poddać się. Dobra. To Natalie, co zrobimy? Nie chcę walczyć z Natalie. Paul. Nie bądź mazgaj. Trudno. Pamiętaj, jesteśmy terrorystami. Dobra, co my tu mamy? No, my już tu mamy, widzę, ciężki kaliber. Mamy tak, Natalie Olsona. Olipa, Olson w jakimś... A, on jest z tą kratką. Zaglądaliśmy. Olson, masz gorszego wanzera od nas. JJ i Kate. No, no ci to mieli walczyć po naszej stronie, prawda? Dobra, co mamy tutaj? Atakera. 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 Missilera. Missilera. Atakera? A co to jest? Commander in Banyan. Co to jest za mech? Wygląda jak jakiś... Robal. Ale jazda. Albo stacja kosmiczna. No, na jedno wychodzi. No dobra.
Mają w wsparcia, haha. Ja nie wiem, czy my tutaj się nie rozstawimy i nie przyjmiemy ich po prostu, jak podejdą. Tak zrobimy. Dobra, tu był Porunga, tak? Nie, Pol, przepraszam. Gens. Dobra, tak zrobimy. Przyjmiemy ich tutaj. Będziemy przez górki. Grigorio lubi... Co lubi? Ach, tu jeszcze mamy. Łe, nie zauważyłem. Missiler. Attacker. Grigorio. Możesz tam tych... Nie możesz tam tych missilerów atakować. Tu? Tego możesz. Nie, zostaw sobie na missilerów. Chociaż... No dobra, zobaczmy. Zaatakujmy. Chociaż nie, bez sensu. Koniec. Nie, teraz przyjmiemy ich tu u nas. Tu u nas ich przyjmiemy. Tu się ustawimy. Zaraz, bo chcemy potem, żeby Kiwi nas wspierał. No dobra. Koniec. Dobra. Koniec. Piwi. No tak, a tu tędy ktoś pójdzie w ogóle? Może się okazać, że tędy nikt nie pójdzie. Dobra, tych dwóch na razie niech tam będzie. Najpierw się szybko przemieścimy. Eddie. Young niech pójdzie tutaj. A Piwi? No właśnie, to jest Piwi. Dobra, Piwi tutaj, bo prawdopodobnie za chwilę będziemy uzupełniać. Jeśli nie zareagujecie, rozpoczniemy atak. Powtarzam. Jeśli nie zareagujecie... Ale męcząca dziewczyna. Coś nie tak, Natalii? Dowódca jest konkretny. Jestem głupia. No, ty to powiedziałaś. Co? Natali. Chcesz mnie zdradzić? O, Natali zaatakowała Olsona? Mam już dość! Użyłaś. Bardzo dobrze, Natali. Olson ma jakąś niezłą splówkę. Taki MG. Kate, JJ! Osłońcie mnie! Kate! Miałem przeczucie, że coś takiego się kiedyś może przydarzyć. O, przechodzą na moją stronę. Pam, param, pam, pam, pam. To mi się podoba. Hihi. Chodźcie, słabiaki. Firewall. Nieźle. Przyłożą mi z tej spody. Ale te duże są po prostu jakieś... No... Konkretaski, zobaczmy. Kurczę. Co one są wyposażone? Banisze są, dwójka. To spoko. I jakiś Arta Saud SP. Dobra, a maszynka jak wygląda? 450 korpus. Wybrać części? Ruch 14. Dobra, nie jest źle. Te misilery, nie? Trzeba by wykończyć, bo są dwa aż. Ale są poza naszym zasięgiem na razie. Czyli byśmy sobie podeszli ciut wyżej. Po to, żeby je zaatakować. Ale z kolei nie chcę za wysoko podchodzić. Ale jednak muszę. Dobra. No to dalej, rozwalamy te misilery. W końcu... od czegoś te CRS-y mam. Oczywiście w korpus jakim walisz. No. Pięknie. Dobra, czy Alder... Alder nie wejdzie tak wysoko. Kogo może zaatakować? Tylko tych na dole. Ale lipa!
Oj. Mogłyby tak podejść bliżej. Bo widzę, że teraz żaden z nich nie będzie w stanie zaatakować tych misilerów u góry, bo one są wyżej. Aha, no to niedobrze, proszę państwa. Nie to dobrze. Dobra, Ali. To jest, że zawalę, żeby je zabić. Dobra, no to walimy mnie. Aha, boa 40. Aha, bo ja mam te boa 40. Ale dobrze. No to dawaj, zobaczymy. Zobaczymy, na ile się sprawdzą te boa. Trafi, nie trafi. Uuu, ale mu huknął. No nieźle. No to teraz Grigorio. Super są te boa 40. Zaatakuj go bezpośrednio handlowym. Zobaczymy. Jeszcze raz. Ach, Grigorio. Grigorio. No dobra. Alder, co on tam ma? Masz boa? Mam Thunderbolta, Hadroda, Thunder, Ceresa i Firewalla. No to Ceresa, nie? Aha, Thunderbolt tutaj dochodzi. Dobra, to walnij go Thunderboltem. Korpus oczywiście. No powinien go rozwalić. Jest. Ale zamienię na tego boa chyba. Świetnie są boa. Dobra, i mamy awans na poziom 27. Fajnie, no. Ładnie go rozwaliliśmy. Muszę przyznać. Kto tu jest? Yang. Yang, co ty masz? Yang nie może atakować. Aha, bo jest tak daleko. No dobra, Yang, przejdź tutaj. I to samo pewnie będzie z Hansem. Też nie zaatakuje, bo jest... Okej, okay, za daleko. Czyli Hans też przechodzi tutaj. O, może zaatakować Ceresem. Świetnie. No to walisz. Coś ten początek nie wyszedł najlepiej, widzę. Korpus. Dobra. A ty tutaj możesz zaatakować? Nie możesz zaatakować. Aha, a ci za nimi idą. Dobra, to spróbujmy ich wesprzeć. Tak, ataker. Walisz. Więc. Dobrze. No, dobrze. Nie najgorzej. I tutaj mamy pola. Teką. Zaatakuj tego samego z dzisiaj. Też tyle samo. Korpus. No z dzisiaj. Oj, prawie. Prawie. Go wyeliminowaliśmy. Dobra, oni już są widzę z nami. Natalii, co tam masz w swoim ekwipunku? Ja już nie pamiętam. Ceres i Firewall. Dobra. Czy Natalii ma... Ma guide level 1. Dobra. Czyli tutaj do tyłu i Ceresikiem załatwimy tego gościa. Tego tutaj. No właśnie. I w korpus. To już powinno zakończyć. Jego tutaj... Metalowy żywot, świetnie. I level up na pewno. Poziom 24. Jest dobrze. O! No i tak trzeba było chłopaki od razu do mnie przyjść, a nie tam gdzieś tam się szpędać, pałętać w jakichś cudzych wojskach. Nie, my tutaj ciebie... Co ty masz, okej? Okay. Masz Ceresa. Masz Thunderbolta. No to dalej, tutaj chodź. A tak. No bliżej, tak będziemy próbować. No,
Tarasikiem oczywiście. No raz go trafił. No. JJ się przesunął tutaj i zaatakuje go również. Korpus, oczywiście. No dobra. Już dwa razy dotrafił, to moglibyśmy go rozwalić. O! Ho, ale miał spluwy dwie aż. No i co? Nic ci to nie dało. Nawet nie użyłeś. Piwi. No, przesuń się tutaj. Nie wiem. Zobaczymy, jak to będzie. To po dalszej gry, ci tutaj się schodzą sobie. O! WS-14B, oni mają jeszcze te stare tarcze. Czyli w sumie jak po tej misji, jeśli uda nam się przejść, dobrze by było Kate, JJ i Natalie doposażyć bardziej nowoczesne urządzenia. Ojoj, trzy poszły. Chyba są nagrety. Pierwszy trafił, drugi trafił, obrócił i trzeci na szczęście nie trafił, ale Grigorio ma bardzo mało punktów korpusu. Udało się. Dobra, Grigorio, pierwsze co zrobimy, to... czy ja mam wybrane... Tak, mam wybrane na Grigorio. Przedmiot... Repair L? Gdzie ty masz tutaj? O! Idealnie. Tu jest ten Missiler. Missiler. Dobra. Atak, nie w tego, czyli tak, musimy sobie zejść pięterko niżej. O właśnie, i w tego będziemy ładować. Korpus oczywiście. Jeszcze mu się trochę zostało. Liczyłem, że już mu się nie zostanie nic. Dobrze, Alder, ty masz ten... Ceres, Thunderbolt, 1-4, czyli Thunderbolta możemy załatwić. Na przykład stąd. O, Ceres, czemu tak? Aha, bo jest... Okej, bo jest Palma. Teraz to... Nie, nadal Ceres, ale dziwne. Dobra. Co ja mam? W ekwipunku. Boa 40. Dobra, zobaczmy teraz, czy jak tu wejdę. Nie, no to też mi wejdzie Ceres. Dobra, to ja tego drugiego misylera już spróbuję złapać. O, Boa 40 mi wszedł. No to czegoś tu nie rozumiem. Zaraz, chwileczkę. Tu mi cofnę. Thunderbolt. Tu mi wchodzi Ceres. Aha, przez to drzewo może, że nie mogę strzelić przez to drzewo. No, chyba tak. No dobra. Jedno dobre trafienie i pozbywam się kolejnego Missilera. Dobra. I jeszcze tego chcemy załatwić, żeby nam tutaj nie bruździł. I ja po prostu go mogę tym Banshee, czy jak to się nazywa? Boa 40, o właśnie. Spróbujmy go dobrze trafić, tym Boa 40 w korpus na przykład. Zobaczymy, czy nam się uda. Dał nam się, ale ten Boa 40 jest fenomenalny.
Ja go po prostu w takim przypadku wyposażam w niego wszystkich moich cudownych najemników. Dobra. Yang, zobaczmy, czy udaje się w korpus trafić. Jeśli tak, to już powinniśmy go wyeliminować. Nie, tylko w nogi dostać. Słabo. Nie ukrywam. Nie ukrywam, że słabo. Jeszcze mamy Hansa. Hans, teraz ty zaatakuj. Nie tego. Zaatakuj. Tego. Thunderboltem. Może być. I oczywiście korpus. I traf. Jak trafisz, to powinniśmy drugiego misylera. Właśnie, jak trafisz. Jak trafisz, koleżko. A tutaj jeszcze mamy ile misylerów? Raz. Dwa. Trzy. Nie wiem, Olson czy nie ma lepiej. Cztery. Ojojoj. Trochę jest. No dobra. Co, wycofujemy się w tym razie. Tak, wycofujemy się. Oczywiście atakujemy. Jeszcze tam ich trochę jest. Forks. Kate. Kate, brakowało mi ciebie. O, właśnie dlatego, między innymi. Kate potrafi dobrze przyłożyć. Dobrze przyłożył. Agent Paul. Czy Paul ma Gajda? Ma Gajda, level 2. No to spróbujemy Polem zaatakować. Zobaczmy. No właśnie tego atakera. I oczywiście w korpus będziemy trafiać. I raz trafi. Ojej. Bardzo dobrze. I po zawodach. Dobra, przerzucamy się na miętę. Blackstar mnie nie interesuje. Zawiodła mnie ta maszyna. Znaczy ta broń. Okej, chłopaki. Bardzo fajnie. Ja tutaj widzę... To jest misiler? Nie, ataker. Ja tutaj widzę, że nam całkiem nieźle idzie. Zaraz walnę go. Najwyżej będziemy się uzupełniać o PewE. One, two. Teraz mam też dewastacyjną moc. Co mi się bardzo podoba. Okej, Natalie. Co ty tam masz, dziewczyny, jeszcze w swoim ekwipunku? Jednego Ceresa i zróbmy tak, żebyś zaatakowała tego skunksa tam ze skłami. Nie, za daleko. Zobaczmy tutaj. Tak, tutaj jest dobrze. I oczywiście w korpus. Jest! Świetnie. Myślałem, że drugi nie trafi. Druga rakieta, ale trafiła. Pięknie. No i Gens, możesz się wycofać. Pee-wee. Ja myślę, że my się wycofamy. I zaraz będziemy się tutaj uzupełniać, moi drodzy. Tak. Oczywiście. Trzy rakiety mi się nie podobają. Jedna trafi i tu już jest zostawiona przodem na pewno. I w nogi dostała, czyli będzie miała bardzo duże ograniczenie, jeśli chodzi o zakres ruchów. Dobra, ktoś tutaj ucieka. Ktoś tu ucieka. O, chce się uzupełnić, tak?
tchórzu. A ty? Atakerze? Ten tchórzek chce tutaj nam uciec. Kto mu może pociągnąć tutaj konkrecik? Stan maszyny. Ekwipunek. Z Boa 40. Może Eddie. Pociągnąć. Stąd potrafisz Boa 40? Tak jest. Spróbuj. Korpus oczywiście. Jest! Jest moc. Okej. Okay. Mamy tutaj atakera, missilera i missilera. Missiler, missiler. Olson, który poszedł się uzupełnić. I te tutaj banany z bananowni. Dobra. Chyba się będziemy wycofywać. Young, ekwipunek. Jeszcze jeden seraz jest, tak? Young. Hans. Też jeden seraz. Grigorio. Ceresy. A tu już nie ma ceres. Jeszcze. No proszę. A Jechin? Jechin nie ma ceresów, ale ma Boa 40. Stąd trafi Boa 40? Dotrze? To dawaj. Korpusik. No. Dobra, kto jeszcze ma Boa 40, bo chcę ten Boa 40 dokończyć dzieła. Nie. Thunderbolt, no to ten Thunderbolt. Skąd trafisz Thunderboltem? Nie. Stąd? O, stąd mogę zaatakować Thunderboltem. Tylko traf! No, pięknie. Ale nam pięknie idzie. Dobra, to wy się już wycofujcie tutaj do piwi, do tyłu, za góry. Gens. A jak tutaj wygląda? Czy oni mają jeszcze jakieś rakiety? Zero. Wycofujemy się. Te misilery idą z tego co pamiętam. Jeden i drugi, tak? Tak jest. Okej, okay. Natalie. A, Natalie ma problem z nogami. I też nie ma ceresów. Natalie do tyłu. JJ. Też nie ma ceresów. JJ. Także cofamy się, cofka tutaj pełna. Okej. Okay. Paul. Paul nie ma ceresów, czyli Paul już może się tutaj ładnie postawić do warsztatu. Gens. Gens ma jednego ceresa. No to może Gensa wystawimy, żeby tutaj stąd powiedzmy atak. O, proszę bardzo. Dawaj. Oj, Gens chyba ma za niski level. Coś kiepsko mu to wyszło. Young. Cofnijmy Young do tyłu. I Pewee zostaje na swoim miejscu. Tak jest.
Firewall. No, ten misile, że jeden. Zbujowaty. Trzy grety ma stanę wysyłasz. O, Natalie ledwo dycha. Tutaj jeśli chodzi o nogi, nóg już nie ma, ręce mocno nadszarpnięte. No gęs. Też oberwał, ale tak po trochu na każdą część. Także nie jest źle. Nie jest źle. Dobra, tu mamy misilery. Okej. Okay. Ten wóz wsparcia trzeba rozwalić, bo będzie mi tutaj groził. Dobra. Okej, okay, ustawię się tutaj. Gens. No może Gens zaszalejesz i zaatakujesz go. Tak. I to spróbuj. Oj, nie, nie. To nie miało być. Mówiłem o Gensu, bo Gens już nie ma chyba. Tak, oni tu już nie mają żadnych rakiet. Zaatakuj. Tak, Missilera. A weźmy ten Kiran MG, zobaczmy. Właśnie, tego jeszcze nie sprawdzałem. Chociaż Gens nie ma dużego poziomu, ale... O, to tam. Uj, oj, oj, ale dostał kopniaka. Dobra. JJ, tutaj się ustaw. I... Natalie. Nie, co się dzieje? O! Aha! Natalie. No, nie dojdzie. Dzisiaj Natalie nie dojdzie. Dobra. I warsztat. Warsztat. Uzupełniamy broń. Ramię lewe. Seres. Tak jest. Okej, okay, moi drodzy. Young. A to jest Hans. Mamy Missilera. Czy Hans może go zaatakować? Tego może zaatakować. No to za to. Boa 40. A stąd Boa 40 możesz za to. Nie możesz. Dobra. Jechim wracasz się w takim razie. A... O, ja mam, ale też nie chcę się wystawiać na jakiś większy atak. Zobaczmy. Jest. Teraz go zapalę. Teraz ja złapałem przez te górki. One też tutaj dodają punktów ruchu. Musimy mieć więcej po prostu. No, świetnie. I tego misilera wykończyliśmy. Bardzo dobrze. Tak, tu nam się został ten misiler. Dobra, dobra, bardzo dobrze. Dobra, to cofamy się w takim razie. Do tyłu. Young tutaj. Gregorio tutaj. Alder tu. Na twoje miejsce wejdzie. Poprzednie miejsce. Dobra.
Peewee zostaje na swoim miejscu. I zobaczymy, co zrobi wróg. No, wróg nie będzie nam dłużny. WSB 14. Tarcza. Tarcza, agent, trzymaj się! Nie poddam się tylko dlatego. Tylko dlatego? Nie. Tylko dlaczego? Okej. Okay. O! Wóz, bardzo dobrze. W wozie. Niech wóz to do nas blisko podjedzie. Na to liczę. Dobra. Misy. No, to pewnie w którego zaatakujemy, to będzie dobrze. Zaresem. Teraz go trafiliśmy. Hans już chyba. Hans już chyba. Ceresów nie ma. Ma tylko Thunderbolt. No dobra, Hans. Tu jest za duży. Tu są dwa misilery. Także. Chociaż. Zaryzykujemy. A nóż widać. Nie wiem, czy całego to trafi ten korpus? Do końca nie, jednak nie. 15 się dostało. Dobrze. Dobra, tutaj mamy pola, który jest, z tego co pamiętam, uzupełniony. Tak jest. I pol możesz spokojnie tutaj zaatakować. Chyba Carrier najpierw zaatakujemy, czy Missilera. A ma pol Guida? Zobaczmy. O właśnie, to jest pytanie. Pilot, masz Guida? Masz, level 2. Dobra, zaatakujemy Missilera. Zobaczmy, skąd możemy go zaatakować. Już stąd, dobrze. O, bo 40 możemy go zaatakować. Dawaj. Dawaj, bo 40. Korpus. O. I to było naprawdę fajne. Grigorio, z tego co wiem, to ekwipunek ma całkiem niezły, tak? I Grigorio lubi się bić. Grigorio lubi się bić, ale z drugiej strony Grigorio nie dojdzie tam do nich bezpośrednio stąd. Stan pilota, czy on ma Guida? Nie ma Guida, czyli Grigorio zaatakuje tą maszynę. Znaczy wóz. Ceresami. Gory zaatakuje Ceresami. Bo i tak tutaj mamy tylko jeden pasek. Dobra, bardzo ładnie. Dobra, chciałbym rozwalić tego misilera i ten wóz. I będę już zadowolony. Nie wiem, czy mi się to uda. Tu mamy Jan, która z tego co pamiętam ma jeszcze jedną referencję. Dobrze, bardzo dobrze. Podejdź tutaj i zaatakuj misilera. A, Young nie ma Guida. I to mógł być błąd. To był błąd. Ona mogła wóz rozwalić, wsparcia. Na pewno go rozwaliła. No nie zobaczyłem Alder. Też ma Ceresa, ale Alder jest tutaj. Stąd. Dobra, dawaj. Alder ma stąd, z tego co pamiętam. Ech, no słabe to było. To było słabe. Coś mi tutaj
się cofa. A wy się doładowujecie. Czyli tak, Natalii. Natalii sobie podejdziesz. Nie, Natalii sobie nie podejdziesz. Zrobimy tak. Najpierw warsztat. Weźmy się i po uzupełnijmy ramię lewe Ceresem. Tak, rakiety. To trzeba najpierw podejść, a potem uzupełnić. A w przypadku Natalii nie będziemy podchodzić, to podjedziemy sobie Kiwi. A ruch Natalii wykorzystamy już bezpośrednio uzupełnienie. Czyli broń, ramię lewe Ceres. Tak jest. I teraz zamiast podchodzić Natalii i czekać do następnej rundy, podjedziemy sobie Kiwi, tak, a Natalii wejdziemy od razu do warsztatu i uzupełnimy sobie CRS. Taki jestem cwaniak z PKS-u. Dobra, ramię lewe, CRS, pach. Taki cwaniak jestem. Dobra, zobaczmy teraz. O, ten się będzie wspierał. Chyba... Firewall oczywiście. Piekawka. Broń się Hans. Broń się Hans. Bardzo dobrze. Tylko w nogi to. Nie ma jakiegoś super, super mocnego tego. No nie było. Dobra, zobaczmy czy ten się już... Nie wsparł się jeszcze. Dobra. Alright, Natalii może spokojnie Ceresami atakować, ale nie stąd. A stąd? A stąd już może. Wóz, tak jest. Wal go Ceresami. Jak go zniszczysz... Aha, na pewno miała jedną dajdę. No dobra. No... To tak jest. To już nie będą się mogli... Reperować, a nie uzupełniać broni. Bardzo dobrze. Hans się wycofuje oczywiście. Do tyłu. Ja też się wycofam. Eddie. Ja też to jest. Co? Okej. Tu jest Missiler. I tu jest Missiler. I tu też jest Missiler. Trzech Missilerów mam. Olson i tych dwóch, te dwa robale podobne do stacji kosmicznej. Dobra. Robale na razie tam są z tyłu. Grigorio może bezpośrednio pokaż na co się stać potem i zaatakuj tego frajera handrodem. Dajesz. No. No. Tak to się robi. Front Mission. Dobry to Reaper S. Przywraca 50 HP, no dobra, nie będzie. To z Reaper S teraz. Wychodzi tutaj walczyć. Jank nie ma Ceresów, ale tu mamy Ceresy. JJ ma Ceresy. Znajdź sobie JJ tutaj. Jedziesz. Z koksem. A, jeszcze ma super gajda. Czyli możemy ukierunkować nasze rakiety na korpus! Tak jest! Ten też był. Ledwo na noga stał. Ha, ha, ha! Dobrze. Dobra, tu mamy... A, został nam się jeden missiler. No proszę, proszę, proszę. Dobrze, dobrze. Uzupełniamy się. Kate. Kate się uzupełniłeś, prawda? Prawda. No to stań gdzieś tam z przodu. Będziesz tutaj pilnował. Young. Dobrze, my sobie tak staniemy, żeby... Zrobimy taki pola tu przenieść, bo pol... Pol ma dwa Ceresy. Nie, no jak pol ma dwa Ceresy, no to... Pol, stań sobie tutaj. I zaatakuj tego Missilera. Oczywiście. Bo. Jakie
jakieś pytania? Dobra, Piwi sobie podjedzie tutaj. Koniec. Yang uzupełni swój ekwipunek. Broń. Dobra, nie lewe. Teraz. Dobra. To samo zrobi Alder. Wejdź sobie do warsztaciku. Broń. Ramię lewe. Serios. Tak jest. Bardzo dobrze. Jechin sobie podejdź tutaj bliżej. O. Możecie sobie taką muzyczkę tutaj odgrywać. W ogóle się jej nie boimy. Olson, patrzcie Olsona. Ho, ho, ho. No! Co to było? Nie są tych rakiet. O-o! Czyżby mnie ten robale zaatakowały? Ale czym? Już się boję. Co one mają? Łok. Duża. Coś dużego. Duże to może jest z wyglądu, ale w rzeczywistości to... Żarcik. Dobra, misyle teraz, tak? O, ten może nam więcej zrobić krzywdy niż te duże robale. Chociaż duże robale mogą mieć ten, spluwy. O, właśnie. Misyle nas tutaj potraktował niezbyt przyjemnie, ale my się tym nie przejmujemy. My się tym w ogóle nie przejmujemy, słuchajcie. Bo Grigorio... Czy Grigorio może się cofnąć i... O właśnie. Kogo będziemy atakować? Olsona? A, niech będzie to misjer. Teresem. Walić. Niego. No jakbyś w korpus trafił? O! Posłuchał mnie? Dobra. Nie, no tak, to ja mogę walczyć, słuchajcie. Weźmy pola. O tak! I Wolsona. Te dwa robale na końcu sobie rozwalimy. Cwaniackie. Korpus! Kapitanie! Kapitanie skorumpowany przez korporację Sakata Industries. My jesteśmy ci dobrzy. Jesteśmy ci dobrze? No tak. O nie, ja chcę Olsona rozwalić. Tutaj. Olson. Rządziłeś? Wydawałeś rozkazy? Teraz to zjedz. O. O. Pięknie. No ale muszę przyznać, że Olson... Trzyma się kupy, no jest wytrzymały z punkt 1. Ale, co się powiem o sobie? Do czasu. Do czasu. Do czasu, Olson. A wiesz do jakiego czasu? Patrz na to. Jeszcze trochę. Myślałem, że już będziesz tutaj kubką złomu. No ale powiedzmy, że jeszcze się trzymasz. Natali, rozwalisz za takiego robala? Za takiego robala. A masz, robalu! Nie podobają mi się takie duże robale. Uuu, proszę, a robal jaki wytrzymałem. No ale... Tak to się mówi, kupą mości, panowie! Jedziemy! Nie damy im tutaj... No, co to? Nie mam zasięgu! To daleko jestem od robali. Dobra, trudno. Ale chodź. Podejdą bliżej, to... Wejdą w nasz zasięg.
Teraz tak, Piwi sobie podjedź tutaj. A Jechim uzupełni sobie warsztacik Ceresy. Fajna muza. A może z drugiej strony ich zaatakujemy? Teraz, a co ja tutaj mam? Co ja mam? No, no mam tego Bao, czy tam Boa, czy jak on tam się nazywa? Dobra, zaryzykujemy. Chociaż nie, tam jest Olson. Ale mnie kusi, żeby tam... Stąd? Dam radę? Nie. Stąd? Jest, dobra, palniemy. Dawaj, w kor- O, ależ dostał! Coś pięknego, wyposażam w... Kogo się da w te spluwy, to jest po prostu... To jest killer. Co ty tam masz? O, Thunderbolta ma. Po co ci ten Thunderbolt? Chłopaku. Jak lepszy jest ta spluwa. To mam przed chwilą balnąłem. Robala. Dobra, zaatakujmy Robala. Nie. Ja musiałby bliżej podejść. Jak blisko? Jak blisko? No, tak? Thunderboltem go. W korpus. A jakbyś miał tą spluwę co Eddie, to byśmy go załatwili. Dobra, jakby babcia miała wąsy, to by była dziadkiem. Fajnie. Guziczek. Co to za rakieta? To był... Aha, to jest ta Olsona. Ale killer. Ale Kate zdobył poziom 33, świetnie. Kate, naprawdę brakowało mi się. Ale Olson ma kurde... pierdalnięcie. Banan. Grigoria. A, Grigoria to jest mój tank. Nawet z niego nie trafiłeś. Cicho, bo drugi robotator, nie? Też Grigoria. Też nie trafił. Zyzol. Zyzol ma trzy oczy, a zyzuje. Zaraz, którego zaatakujemy? Zobaczmy. Użyłem w trzech. Tego. Zboła 40. Palnij go. Yes! Bum! Bum! Tak jest. Dobra. Hansie. Co to jest? Co to jest? Stan maszyny, jak wyglądasz. Dobrze wyglądasz. Dobra, spróbuj Olsona walnąć. Uj, nie koniec! Co ja kliknąłem? Co kliknąłem ja? Ty, a może Grigorio by... Ale Grigorio nie podejdzie tak blisko. A nie, podejdzie do Olsona. Załatw Olsona, Grigorio. Załatw go bezpośrednio. Handrodem. Zrób to. One, two. Ujujujujuj, ten ma, ale... MG jakieś... Jak Arnold w komando. A później takim MG walił. Dobra. JJ, nie masz już Ceresów? O, okej, za blisko stoisz, tak? No to oddalimy ciebie. Stąd? Nie. O co chodzi? Za daleko. Nie rozumiem. Aha, tu za blisko, tu za daleko. A tu jak staniesz? Też nie, no nie, no. Kate? Kate ma jednego Ceresa. A tak, Olsona. Musimy go rozwalić, bo Olson ma tą rakietę, jakąś taką nieprzyjemną.
Jest, nareszcie. Natalie, jak śmiesz zawstydzać mnie w ten sposób? Słowo japońskie stwierdzenie. Jak śmiesz zawstydzać mnie w ten sposób? Mhm. O, zdobyliśmy tą Paraina Launcher. O! Zdobyliśmy to wyrzutnie rakiet. Dobra, a dlaczego panowie i panie nie możemy zaatakować Robala? Możemy. Ceresami, dajesz. Bach, bach. No, Robal jest wytrzymały. Jest duży i wytrzymały, ale... Cóż... Wytrzymałość wytrzymałością... A... Kupię siła. Dojedziemy cię, robaczku. Dojedziemy cię. Obiecuję. Obiecuję. Też nie mogę go zaatakować. A i tu. No nie. A co ty masz za ekwipunek, koleżko? Aha, no tak. Tu się teraz skończyły. Natalii. No to praca. A jak tam Jechim? Czy... No to już mamy czym strzelać. Tylko że stąd... Stąd możemy. Możemy jak najbardziej. No fajnie, że taki robal ma tylko korpus, więc... Można w niego walić jak... Tarczę strzelniczą. Chciałem powiedzieć. Tarczą strzelniczą. Polska język, trudny język. A tu... Tu nie... JJ. Nie będziesz ryzykował. Cofnij się, chłopie. Hol. Hol. Hol ma BAO 40. No i dobrze. Teraz tutaj zrobimy użytek z BAO 40. No. Zobaczmy. Bach, to jest różnica. Cia! No i załatwiony. Bardzo dobrze. Cieszę się, że wszyscy są bezpieczni. Heh! Nie mieliśmy wyboru. Natalie poprosiła nas o pomoc. Natalie... Przepraszam. Po prostu... Zabijcie mnie. Zwyczajnie was zdradziłam. Od początku wiedziałam, że jesteście kandydatami do typu B. W porządku, Natalie. Nie jesteś zła. Jestem. I... Wiedziałam wszystko o Driscollu i Karen. Wszystko wiedziałam. Wszystko. I powiedziałam Driscollowi wszystko o was. Pójdziesz z nami? Słucham? Na swojej aktualnej ścieżce nie pożyjesz zbyt długo. Dlaczego więc nie dołączysz do nas? Dziękuję. Edimen, dziękuję. Czyli co? Natalie się z powrotem do nas przyłączyła i JJ, i Kate. Znowu drużyna w komplecie. Super, dobra. Kasa jest? Premia za wrogów 16 tysięcy przeszło. Nieźle. Koszty naprawy 1860. Co to za koszty? Okej, okay. No dobrze. Super. Udało nam się pokonać kapitana Olsona, który uparcie trzymał się tych niedobrych, koncernowych bad guyów. Nie chciał do nas przystąpić. Jego sprawa. Głupi trep.
W każdym bądź razie kolejna misja pokazała nam, że możemy wygrać, mając odpowiednią broń. I w następnej misji, właściwie przed walką, postaram się wyposażyć moich wspaniałych wojowników we wspaniałą broń, żeby byli jeszcze lepsi. Dziękuję. To było na dzisiaj wszystko. Żegnam się z wami ja, Eddie Man, z kanału Retro Swetro.